Przemysław Czarnek wpuścił do szkół politykę. Uważa ponad połowa pytanych w sondażu Ibris dla Radia Z. Politycy szturmują wieś. Posłuchajcie, kto i co obiecał w ten weekend. A po wiadomościach gość Radia Z. Wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Minęła właśnie 8. Pod rządami ministra Przemysława Czarnka polska szkoła stała się upolityczniona, uważa ponad 60% pytanych w najnowszym sondażu Ibris dla Radia Z. 25% nie zgadza się z tym, 10% nie ma zdania. Skutki tego upolitycznienia widzą rodzice, zaczęły znikać dodatkowe zajęcia prowadzone przez organizacje pozarządowe, mówi Radiu Z matka dwóch uczennic Magdalena Kołacz-Kwiatkowska. Dyrektorzy z obawy o to, że będą w jakiś sposób kontrolowani przez organy prowadzące, po prostu na wszelki wypadek nie dopuszczają pewnego rodzaju działań, co do których obawiają się, że mogą nie spodobać się władzy. O upolitycznieniu szkoły mówi 3/4 wyborców opozycji i co czwarty zwolennik Zjednoczonej Prawicy. Od prawej do lewej strony sceny politycy przypomnieli sobie o wsi. Także w ten weekend jeździli po Polsce i przekonywali do swoich pomysłów. Śledził to wszystko reporter Radia Z Michał Dzieliński. Tak, Michał, no to kto, co i komu tym razem naobiecywał? Właściwie to można ująć to wszystko jednym zdaniem, słuchając wypowiedzi polityków. Teraz wszyscy jesteśmy rolnikami. To właśnie wieś, mniejsze miasta od początku objeżdża i obóz rządzący i opozycja. Premier obiecuje w ramach rozpoczętej kampanii jeszcze większe inwestycje w mniejszych miejscowościach i podkreśla, że nasz kraj będzie najlepszym miejscem do życia pod słońcem. Opozycja chce, by polskie zboże skupiła Unia Europejska i zapowiada walkę z drożyzną. Przy okazji szef Platformy Donald Tusk nieustannie wzywa na marsz 4 czerwca przeciw właśnie drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu. Dzisiejszy gość Radia Z zapowiada, że na marszu się pojawi. Teraz porozmawia z nim Bogdan Rymanowski. A gościem Radia Z jest Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Można powiedzieć niespełniony aktor, spełniony ornitolog. No, spełniony ornitolog oczywiście, bo to moje hobby, natomiast ja wiem, czy niespełniony aktor, chciałem zdawać na PWS stare, chciałem panu powiedzieć, że w mojej robocie czasami więcej jest aktorstwa niż polityki. Czyli dzisiaj też pan przy aktorzy? Ja lubię aktorzyć, wie pan, ja w ogóle lubię być wesoły, lubię być uśmiechnięty, lubię się wygłupiać, po prostu zawsze taki byłem. To tak? Dlatego, że obserwował pan ostatnio ptaki? Obserwowałem, bo zawsze na wiosnę staram się znaleźć trochę czasu. To birdwatching, wydałem zresztą jako wydawca wiele, niech pan się nie martwi, nie będę mówił o tytułach, wiele kluczy do nazewnictwa i określenia ptaków. Byłem na Mazurach, widziałem, wie pan, perkozy, które po prostu, dwuczubę, które tam ze sobą, barabara, bo to już czas niedługi, masę gęsi, widziałem żurawie, masę żurawie. Widziałem 6 gatunków sikorek akurat, tam 5 widziałem. Super po prostu, ja to kocham. A gdyby pan miał przyporządkować niektórych polityków, liderów do ptaków, to na przykład jakim ptakiem pan chciałby zostać? Wie pan co, jest taka piękna książka, nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale czytałem. Książka o tym właśnie, że gdzieś w jakimś kraju afrykańskim gość przyporządkowywał polityków do ptaków i opowiadał o państwie ptaków i w tym państwie było kilka ptaków, które były skorumpowane i się dokonała rewolucja na bazie tych artykułów w gazecie, które były. To pójdźmy tą drogą. Donald Tusk, to jaki ptak? Nie chcę nikogo nazywać. Pytał się pan o mnie. Ja zawsze, jak się spotykam z ludźmi, to jak są jakieś małostkowe sprawy, które się pojawiają, zawsze im mówię, bądź jak korzeł, nie jak wróbel, nie chowaj się po krzakach, tylko po prostu ogarniaj to wszystko. Ale jakby pan się mnie zapytał, jakim ja bym chciał takim być, to nie proste pytanie. Zastanawiałem się nad takim ptakiem, który robi zadziwiające rzeczy. Jest taki ptak w Polsce, kowalik się nazywa. To jest kowalik. Jedyny ptak, który potrafi, jak trzeba, biegać po drzewie głową w dół. Wydaje mi się, że to do mnie pasuje. To niesamowite. A jakim ptakiem jest Donald Tusk? Orłem? Czyli ostatnio doszło do spotkania orła z kowalikiem, bo spotkał się pan z Donaldem Tuskiem. Wie pan co? Spotkałem się, ale
nie biegam z tym do mediów, tak? Powiem szczerze, to nie było złośliwe, co powiedziałem. My mamy taki tryb spotkań przynajmniej raz w miesiącu. Kiedy do tego spotkania doszło? No tam nie wiem, tydzień temu czy półtora. O czym rozmawialiście? No to ja już jestem za stary i nie jestem za głupi, żeby o tym opowiadać. Ale kowaliki potrafią robić różne dziwne rzeczy. Proszę spróbować. No nie, to nie jest w zakresie obowiązków kowalika. Namawiał pana do przyjścia na marsz 4 czerwca? Proszę pana, dobra, wszystko powoli. W sprawie Tuska. Tusk oczywiście powinien być orłem, ewidentnie, dlatego że bycie liderem największej partii opozycyjnej to są prawa i obowiązki. Powinien być, czyli nie jest? Nie, niech mnie pan nie dam się wkręcić w takie rzeczy. Prawa i obowiązki, to znaczy bierzemy odpowiedzialność również za wiele rzeczy. W związku z tym dopraszamy, zapraszamy, rozmawiamy, organizujemy, otaczamy się ludźmi, którzy czasami są mądrzejsi od nas, ale ci ludzie za to nas szanują. Pewnie marzeniem jak organizujemy jedną listę, to staramy się, żeby ona została zorganizowana. Bierzemy za to odpowiedzialność. W związku z tym tego mu życzę. Absolutnie tego mu życzę i uważam, że stara się iść w tym kierunku. Chciałby pan otrzymać zaproszenie na scenę? Chciałby pan, żeby 4 czerwca prócz Donalda Tuska przemówili Czarzasty, Biedroń, Kosiniak, Kamysz i Hołownia? Proszę pana, a propos nie chciałbym otrzymać zaproszenie. Małostkowe to jest. Nie mówię do pana. Ale co jest małostkowe? Takie podejście do sprawy. Ja panu powiem. Wszelkie inicjatywy łączące opozycję, pokazujące, że opozycja jest wspólnie, pokazujące, że opozycja jest w stanie i będzie w stanie rządzić po wyborach, że opozycja ma ze sobą dobry kontakt, bo nie będzie jednej listy. W związku z tym trzeba pokazywać ludziom, bez względu na to, na kogo zagłosujecie, wasz głos nie będzie stracony. W związku z tym naprawdę wszystkim liderom, przyjaciołom swoim, i Kosiniakowi, i Szymkowi, mówię, panowie, posłuchajcie, nie patrzcie na formę. Bądźcie jak orzeł, a nie jak wróbel. Po prostu róbcie mądrze. Ludzie tego się po nas spodziewają. Ludzie się spodziewają uśmiechu. Ludzie spodziewają się ekipy, która po prostu przejmie w pewnej chwili rządy. Zdystansowanej ekipy, bo trzeba mieć do tego bałagan, do tego bajzlu, który PiS zrobił, wielki dystans. Więc wie pan, swego czasu zapraszał Piotrek Zgorzelski na konstytucję, wszyscy przyszliśmy. My żeśmy na jakąś rocznicę z NATO zapraszali, wszyscy przyszli. Naprawdę, bądźcie jak orły, a nie jak wróble. Mówię do wszystkich tych, którzy po prostu bądźcie patrzą. Bądźcie jak orły i przyjdźcie 4 czerwca. Bądźcie jak orły i po prostu reagujcie pozytywnie na takie rzeczy. Prezydent. I sami, tak nawiasem, sami też zapraszajcie. Udało się Zgorzelskiemu i Kosiniakowi zaprosić wszystkich. Lewicy się udało. Teraz zaprasza Tusk. Szymon, twoja kolej też. Tam mamy zaległe spotkanie w sprawie programu. Zapraszaj, chłopie. Po prostu jesteśmy przy tobie. Ręka w rękę. Coś niesamowitego. A prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, popierany przez Platformę, stawia sprawę jasno. Kto nie idzie 4 czerwca, ten wspiera PiS. Proste jak drut. Proste jak drut? Proszę pana, uciekajmy od takich rzeczy, które komuś się mogą podobać, komuś się mogą nie podobać. No proste jak drut dla prezydenta Truskolaskiego. Proste jak drut w takim kontekście, że na pewno jeżeli zaprasza Lewica, jeżeli zaprasza PSL, Hołownia albo Platforma Obywatelska, to wszystko to nie jest poparciem dla PiSu. Proste jak drut, to znaczy opozycja powinna walczyć z kierownictwem PiSu i z jego polityką, proste jak drut. Powinna walczyć o demokrację, o świadczenia socjalne, o wszystkie rzeczy, które są zgodne z demokracją, proste jak drut, panie prezydencie, to są oczywiste rzeczy. Panie przewodniczący, panie marszałku, czy Prawo i Sprawiedliwość przeżyje kryzys zbożowy tak, jak przeżyło kryzys węglowy?
Przeżyję albo nie przeżyję. Wiem, że to pana nie satysfakcjonuje, ale przestrzegam wszystkich łącznie ze sobą przed stawianiem tez ostatecznych, bo żeśmy tych tez ostatecznych przy węglu tyle nastawiali. Nie tylko przy węglu, przy odrze również. Że potem ten węgiel nas przysypał. Przy odrze też była taka sytuacja. Proszę pana, nawet jeżeli przeżyje, to zrobi to w sposób skandaliczny, bo wie pan, co to znaczy. To znaczy, że 10 miliardów złotych zostanie wydane na przysypanie całego bałaganu, a 10 miliardów złotych to nie jest z produkcji PiSu, tylko to jest z produkcji nas wszystkich, chce bo to pan, z naszych podatków. Żeby te 10 miliardów nie poszło do rąk producentów rolnych? Proszę uważa pana, pan, że to nie jest dobry pomysł? Uważam, że jakby kraj był dobrze zarządzany i jakbyśmy od lipca tamtego roku mądrze postępowali po tych wszystkich decyzjach związanych ze zniesieniem cła z Ukrainą, to byśmy nie musieli w tej chwili 10 miliardów... To jest przeszłość. Panie marszałku, teraz dzisiaj trzeba podejmować twarde decyzje. Dać tym rolnikom 10 miliardów, czy nie dawać? Proszę pana, teraz trzeba ratować sytuację. Dlatego, czyli dać. Dlatego, że jeżeli nie uratujemy tej sytuacji, to będzie, zobaczymy, czy to się spełni. Jeżeli nie uratujemy tej sytuacji, to za chwilę rolnicy wyprodukują 10 milionów ton zboża, które ani się nie pomieści w pojemnikach, bo nie mamy takich pojemników, ani silosów. W związku z tym będzie tragedia. W związku, czyli mówię do PiSu, natychmiast się bierzcie do roboty i po prostu naprawiajcie to, co żeście spieprzyli. A my teraz bierzemy się do krótkiej piłki. Tak albo nie, panie marszałku. Będę kandydatem lewicy na premiera, tak czy nie? Nie rozmawialiśmy o tym. W nowym rządzie powinni być wszyscy liderzy opozycji, tak czy nie? W nowym rządzie powinny być 4 partie. Ale liderzy nie? No ale liderów jest masę. Tusk przestrzelił z jedną listą, tak czy nie? Krótkie pytanie. Nie przestrzelił, ale nie udało się mu tego zrobić. Mur z Białorusią powinien być rozebrany, tak czy nie? Nic nie daje ten mur z Białorusią, bo czyli ludzie, tak. ludzie przechodzą i umierają i to jest tragedia. Jak wygra PiS, pora się pakować, wyjeżdżać z Polski, tak czy nie? Nie trzeba wyjeżdżać z Polski, trzeba walczyć dalej. My nie wyjeżdżamy ze studia, zapraszamy na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam druga część rozmowy z naszym gościem Włodzimierzem Czarzastym. To jest gość Radia Z. No ale jak to było z tą jedną listą? To jest porażka czy sukces premiera Tuska? Proszę pana, zostawmy na chwilę premiera Tuska. Jak ktoś coś zapowiada i uważa, że wszystko zrobi w tym kierunku i potrafi to zrobić i to nie wychodzi, to nie jest to sukces. Zresztą, proszę pana, to jest temat, który w pewnej chwili został przegrzany i stał się tematem zastępczym. Dlatego, że właściwie od pół roku nie rozmawiamy o tym, jak Polska powinna wyglądać po przejęciu władzy, tylko rozmawiamy o tym, czy lista powinna być jedna, czy dwie, czy trzy. Ale ktoś ten temat przegrzał. Powie pan, że pewno, że dziennikarze, tak? Myślę, że ten temat przegrzali i politycy, i dziennikarze. I staram się być w tej sprawie obiektywny. Myślę, że wie pan, ja już miałem w życiu różne zakręty. W związku z tym myślę, że stać mnie w tej chwili ze względu na doświadczenie na obiektywizm. Przynajmniej to próbuję robić. Temat został przegrzany ewidentnie, tak? W związku z tym w tej chwili... I uderzył rykoszetem w Platformę, bo Platforma straciła do PiSu 10 punktów procentowych. Uderzył moim zdaniem rykoszetem w całą opozycję. Ale Lewica na tym nie straciła. Dlaczego? Bo ma takiego lidera, przepraszam. Ma kilku liderów. Proszę pana, bo wydaje mi się, że nie jesteśmy... Znaczy, ja popieram powstanie tej listy. Jeszcze jest szansa na to? Nie wiem, ale próbować trzeba. Zawsze to mówiłem i zawsze tak uważałem. Dlaczego? Po prostu jest dosyć mechanizm, to znaczy ten dąd działa. To jest wie pan, ile ja już, który już raz to samo mówię, to po prostu przerażenie. I ciągle mnie o to pytają. Dobrze, to odłóżmy. Odłóżmy tą, bo wiem, że pan uważa, że dąd działa, wiele osób tak uważa. Co pan uważa na temat tego, co dzieje się w tej chwili na scenie politycznej? Mamy końcówkę kwietnia, będzie maj. Nie ma jeszcze porozumienia Hołowni z Kosiniakiem-Kamyszem. Wyobraża pan sobie, że do tego porozumienia
kolegów z opozycji nie dochodzi? Wie pan, już panu odpowiem. Ja jeszcze panu powiem o tej jednej liście jedno zdanie. I na temat przegrzewania spraw. Ukazał się, albo się ukaże, widziałem to w mediach elektronicznych, jakiś taki apel jakiegoś pana w sprawie tego, że kto nie pójdzie na 4 No nie jakiegoś pana, czerwca. Tylko pana profesora Przemysława Urbańczyka, mediewisty w Gazecie Wyborczej. Nie miałem przyjemności. Który oskarżył pańskich kolegów, pana Zandberga i Biedronia, że są żałośni. Nie miałem przyjemności, powiem szczerze, poznania pana profesora. Pewnie szkoda, bo pewnie bym z nim chętnie o historii porozmawiał. Gorzej z teraźniejszością. Dlatego, że im bardziej będziemy obrażali ludzi, im bardziej będziemy mówili, kto nie za jedną listą, to cham i zdrajca. Kto nie pójdzie 4 czerwca, ten po prostu jest człowiekiem bez honoru. To do niczego nie prowadzi. W Gazecie Wyborczej swego czasu atakowano po głosowaniu, moim zdaniem złym, ale to jest inna sprawa, Hołowni w sprawie Sądu Najwyższego. Potem gazeta przepraszała za to. Znaczy, naprawdę nie polaryzujmy opozycji w ten sposób. To nie ma sensu. Apeluję do wszystkich, do pana profesora również, chociaż go nie znam. Panie profesorze, to nie jest drogie. Wiadro nie jest drogie. Trzeba kupić wiadro, trzeba nalać sobie wiadro zimnej wody i wylać sobie na głowę. To już pan mówił miesiąc temu dokładnie w tym studiu. Ale ktoś nikt nie chce skorzystać z pańskiej rady. Nie, politycy wydaje mi się, że skorzystali wcześniej. A teraz mówię do publicystów. Po prostu myślicie, że to pomaga? Myślicie, że to pomaga, jak codziennie się pytacie, kto jest lepszym politykiem, Trzaskowski czy Tusk? Myślicie, że to pomaga w dawanie wewnętrznych dyskusji na temat sytuacji w Platformie i mówienia, jak Tusk nie będzie przewodniczącym albo kandydatem na premiera, tylko Trzaskowski, to będzie dobrze? Zobaczcie, do czego to doprowadza. Różnica między Platformą a PiS-em jest 10%. To jest, to z czegoś wynika, tak? To z czegoś wynika. Z czego? Proszę pana, to wynika z głupoty zakochanych w określonych frakcjach na opozycję ludzi, którzy po prostu na opozycji, zamiast do opozycji mieć dystans jednaki, atakują jednych, a nie atakują drugich. To jest bez sensu. Nigdy pan ode mnie na przykład tego nie usłyszy. Dobrze, bo trzeba naprawdę mieć w tej sprawie rozum. I apeluję o rozum. Dobrze. Opozycjo, apeluję o rozum i będę apelował. Wiceprzewodnicząca Platformy pani Izabela Leszczyna wykluczyła na Wirtualnej Polsce wspólny start wyłącznie z Lewicą, bo to miałoby wprawić wyborców Platformy w konsternację. Domyśla się pan dlaczego? Proszę pana, nie domyślam się dlaczego, będę się z Izą widział, może kiedyś się o to zapytam, chociaż wątpię. Ma prawo do takich tez. Ludzie, tylko jest kwestia taka. Mówicie, co wam język przyniesie, ślina na język przyniesie, każdy ma do tego prawo, bierzcie za to odpowiedzialność. Ja uważam, że każda konfiguracja, która jest w stanie odsunąć PiS od władzy, jest rozsądna i nie będę stawiał radykalnych tez, bo to nie jest czas na stawianie radykalnych tez. To konkretne pytanie, teraz pytanie od słuchaczy. Marek N. Czy Lewica jest skłonna stworzyć blok wyborczy z Platformą i z Koalicją Obywatelską? Tak czy nie? Proszę pana, nie ma szansy na to, dlatego że znamy wypowiedzi Izabeli Leszczyny, znamy wypowiedzi pana Sienkiewicza, znamy wypowiedzi pana Schetyny. W związku z tym ja jestem bardzo, bardzo, bardzo otwarty, no tylko trudno wejść przez zamknięte drzwi. Na pewno o nic nie będziemy prosili, bo jesteśmy partią spokojną, ale też mamy swoją dumę, mamy swój program. Bardzo dużo słów padło po stronie Platformy wykluczającej taką sytuację. W związku z tym wydaje mi się, że to jest takie myślenie Platformy. I ma do tego prawo. Tak ma jest. Do tego Maria prawo. Maria Przepiórkowska, jaki plan ma nowa Lewica na odbicie elektoratu w przedziale 18-30 Konfederacji?
Macie jakiś plan? Ale my nie musimy odbijać elektoratu Konfederacji Młodego, bo my mamy równie dobre poparcie w młodym elektoracie dla Lewicy. Więc wie pan, przecież młode pokolenie słyszy, co mówimy w sprawie polityki mieszkaniowej. Młode pokolenie słyszy, co mówimy w sprawie kobiet, co mówimy w sprawie prawa do przerywania ciąży, co mówimy w sprawie żłobków, co mówimy w sprawie przedszkol, co mówimy w sprawie szkoły, co mamy jeszcze więcej mówić. My jesteśmy bardzo w tym racjonalni, tak? Uważamy, że usługi publiczne w pewnej chwili, na przykład mówię tylko merytorycznie, nie atakuję żadnej partii. Chyba nikt nie musi zgłaszać babcinego, jeżeli by były żłobki ogólnie dostępne, które by były właścicielami tych żłobków, gdy były samorządy i gdy były przedszkola. Frank Wetulani. Proszę Franek bardzo. Wetulani. Czy na pokładzie Lewicy jest miejsce dla pani profesor Joanny Senyszyn, która od dekad walczy o prawa kobiet, prawa zwierząt i świeckie państwo? Ale pani Senyszyn chyba w tej chwili jest związana z PPS-em, który podpisał z nami umowę. To jest kwestia PPS-u, nie moja. Czyli nie ma miejsca dla Joanny Senyszyn na listach Nowej Lewicy? Nie, proszę pana... No żadne, proszę już nie robić uników. PPS. To pani Senyszyn, brałem odpowiedzialność za panią Senyszyn wtedy, kiedy była członkiem partii, której współprzewodniczę. Pani profesor Senyszyn udzieliła wywiadu tygodnikowi Wprost i powiedziała, że pan nie wie, w jakiej rzeczywistości pan żyje. A nowa lewica nie spełnia oczekiwań nawet swojego dawnego elektoratu. Zaś na przyciągnięcie nowego nie ma żadnych szans. Pani profesor sugeruje, że panu wystarcza jedynie przeczołganie się przez próg, więc nie tworzy pan programu, który porwałby lewicowych wyborców. Proszę pana, bardzo kocham panią Senyszyn, profesor. Po prostu uśmiecham się do niej. A jakim ptakiem jest pani profesor? Kiwi. Kiwi? Dlaczego? Nie lot. Jest pan złośliwy? Nie. Dlaczego? Dlatego, że... Ewidentna złośliwość. Dlatego, że, proszę pana, ja panu powiem, to jest tak. Jeżeli ktoś widzi, jakie są notowania lewicy, które rosną, tak? Wczorajszy estymator na przykład. Jeżeli ktoś widzi, że lewica się zjednoczyła, bo podpisaliśmy umowy w tej chwili z czterema partiami. I jeżeli ktoś po prostu bez przerwy atakuje właściwie gniazdo, w którym się urodziło, wychowało, to wie pan, to mam prawo tak sobie powiedzieć, tym bardziej, że ptaki są wszystkie sobie równe. Nieloty to, proszę pana, również piękne, wielkie, silne strusie. Czyli jest coś pięknego w pani profesor Senyszyn. Samo piękno. Przemek Buchalski, co powiedziałby pan dzisiaj 16-latkowi, który ma nadzieję, że po 30 latach ciężkiej pracy kupi sobie nowy sportowy model, na przykład Toyoty, z wymarzonym napędem spalinowym? Powiedziałbym, że może się tak zdarzyć, może się tak nie zdarzyć. Czyli jest pan za tym, żeby nie miał prawa do kupienia sobie takiego wymarzonego samochodu? Jestem za tym, żeby miał takie prawo. A jak głosowali pana koledzy ostatnio w Parlamencie Europejskim na temat Fit for 55? Mamy rok 2023. Rozumiem, że rozmawiamy o roku 2053. Albo już 30, bo to też jest pierwsza data. Taka. Dobrze, ale pyta się pan za 30 lat, tak? 30 lat... Proszę pana, wie pan, co było 30 lat temu? Internetu nie było. To w ogóle niech pan na to nie patrzy. A w sprawie tych głosowań i tych wszystkich gazów cieplarnianych. Ja to już mówiłem, to się bardzo dużym echem odbiło i powiem u pana na antenie. Proszę pana, przeczytaliśmy ostatnio, że wyschło następne jezioro w Hiszpanii. Przeczytaliśmy ostatnio, że wszystkie lodowce się topią. Poziom mórz oceanów idzie w górę. Przeczytaliśmy ostatnio o tragediach związanych z brakiem pożywienia w Afryce. To się nie dzieje z przypadku. To się dzieje ze względu na to,
że planeta się ociepla. Planeta się ociepla dlatego, że są gazy cieplarniane wytwarzane. I proszę pana, bo to cywilizacja zrobiła. I teraz jest pytanie takie. Czy my powinniśmy ludziom mówić, że to się nie dzieje? Czy my powinniśmy ludziom nie zwracać na to uwagi? Odpowiedzialni politycy powinni mówić tak. Musimy coś z tym zrobić. Mamy jakąś propozycję. Ona może nie jest w tej chwili do końca skuteczna i do końca w tych terminach wejdzie. Ale ma pan dzieci, będzie miał pan wnuki i te wnuki muszą żyć na planecie, która nie będzie martwa, tylko będzie tylko żywa. Jest pytanie, czy te propozycje, które mają iść w tym duchu, są racjonalne i właściwe? I ale z tym mam, wiąże się kolejne pytanie. Ale mam dla pana taką pana Macieja. Ale mam tak dla jest. Pana taką propozycję. Znam, lubię pana, cenię pana błyskotliwość. Ma pan lepsze, niech pan je zgłosi. Tak wszystkie mózgi w tej chwili świata zastanawiają się nad tym, co zrobić, żeby do Europy i żaden tu mur z Białorusią temu nie przeszkodzi, żeby do Europy nie zjechało w pewnej chwili 20 milionów ludzi. Co z nimi do cholery zrobić? Kolejne zrobimy? Pytanie. Pan Maciej, dlaczego jest pan taki odważny w postulowaniu redukcji europejskiej emisji gazów z 7 do 3%? A nie ma pan, nie macie odwagi naciskać na największych trucicieli, Amerykę, Chiny, Indie, aby razem zredukowali o 10% poprzez inwestycje w atom w OZE. Akurat... Najwięksi truciciele tylko zyskają na tym, a akurat... Europejczycy stracą. Akurat pytanie nie w tę stronę, dlatego że my mamy odwagę. Jeżeli była kwestia podejścia do Ukrainy i SPD, Niemcy z kanclerzem Scholzem robili źle, mówiliśmy, jako jedyna lewica w Europie robicie źle. Proszę pana, ta decyzja Unii Europejskiej ostatnio, która została podjęta, drugim punktem tej decyzji jest wprowadzenie tych opłat na produkty, które będą szły z tych obszarów, gdzie to jest niewprowadzane, na przykład z Chin. W związku z tym są i będą w związku z tym musiały być dopłaty do tego ze strony producentów. Ale przemysł może się wtedy wyprowadzić z Europy. Pana, czy my będziemy konkurencyjni, pana, ale... jak wszystko będzie w Ameryce i w Chinach? Proszę pana, chce pan, żeby pana wnuczka i pana rodzina żyła kiedyś? Tak. No to niech pan tak nie patrzy do diabła. Macie obowiązek taki sam jak politycy mówić, że się dzieje coś niesłychanego z planetą. Macie obowiązek. Absolutnie mamy obowiązek o tym mówić. Zaklinam was, po prostu mówcie o tym. Dobrze. Tak? Mówimy. I nie dajcie się... Takie rozmowy tym służą. I nie dajcie się wkręcać przez ludzi, którzy mówią, nic się nie Paweł dzieje. Paweł Duchnik. Bo się dzieje. Kolejny słuchacz. Proszę zapytać pana marszałka, czy można politykę państwa w sprawie klimatu opierać na wierze? Pan Czarzasty powiedział niedawno w innym programie, iż wierzy w to, że zmiany klimatu mają antropogeniczny charakter. Naukowcy nie są tutaj zgodni. Proszę pana, pan Czarzasty, to co jest najważniejsze, w imieniu swoim i lewicy mówi ciągle to samo w tej sprawie. Jeżeli nie ograniczymy produkcji gazów cieplarnianych, to planeta umrze. A wie pan, co mówi prezes Kaczyński? W związku z tym... Że Unia chce wprowadzić zielony komunizm. Co pan o tym myśli? Proszę pana, pan Kaczyński myśli tylko i wyłącznie o czubku własnego nosa oraz o notowaniach swojej partii. Wie pan, jest na przykład Konfederacja, która mówi o tym, że będzie Polska bez gejów. Proszę pana, nie będzie Polski bez gejów, bo jest pytanie, co koledzy z Konfederacji zrobią ze swoimi kolegami gejami, którzy są w Konfederacji. Mówi, że będzie Polska bez aborcji. Co będziecie chłopaki robili, jak dziewczyny, z którymi jesteście, zajdą w ciążę i będą na przykład miały zagrożony płód w sposób nieodwracalny i będzie trzeba po prostu pomóc tym kobietom. Mówicie, że będzie Polska bez podatków. Co chłopaki z Konfederacji powiecie na to, jak wasz dziadek zachoruje na raka i ta operacja będzie kosztowała 100 tysięcy złotych, a szpitale będą mogli na tę operację tylko mieć pieniądze ludzie bogaci. Wie pan, po prostu tak jak z tym klimatem, trzeba reagować na bzdury. Dobrze, trzeba reagować na bzdury. Nie będziesz miał podatków, nie kupisz armaty, nie zapłacisz za szpital, nie będzie szkoły, nie będzie żłobka. Mam nadzieję, że moje kolejne pytanie to nie będzie strzał do wróbla z armaty, proszę, tylko nawiązanie do pańskich porównań. Czarzasty Kowalik, Tusk Orzeł, a Kaczyński
Skoro mówił pan o czubku jego nosa, to jaki ptak? Skoro mówiłem o czubku, to Dudek. Dudek? Bo Dudek ma czubek. Kaczyński? Nie, Dudek. Nie. Tak mówię po prostu. Mówił pan o czubku. Marcin Wiśniewski, gdyby Ruscy wjechali do Polski czołgami, to czy pan przewodniczący by do nich strzelał, czy witał jak braci? Wie pan co? Poproszę o błyskotliwą odpowiedź. Nie, no musi pan cytować świrów po prostu. No przecież to jest świrskie pytanie, tak? Jakiegoś gościa z Konfederacji, który nie wiem co uważa. Proszę pana, jasne jest stanowisko w sprawie tego, co robi Putin, tak? Jeżeli ten pan, który zadaje to pytanie, nie wie tego, że w Polsce jest jasne stanowisko w stosunku do Putina, no może poza Korwin-Mikke i poza Braunem, oni są z Konfederacji. Jeżeli bracie tego nie wiesz, to się dowiesz po prostu. A wyobraża pan sobie sytuację, że w jednym okopie jest czarzasty Tusk Kaczyński, i obaj strzelacie do tego samego wroga? Czy potrafilibyście ze sobą współpracować wtedy? Proszę pana, jestem przekonany, bez względu na to, jakie mam poglądy polityczne, że jeżeli Polska, nie daj Boże, by była zaatakowana, to wszyscy politycy i wszyscy Polacy byliby w jednym miejscu i walczyli, bez względu na to, czy się nazywają Kaczyński, Tusk, Czarzasty, czy Hołownia, czy Kosiniak. Wierzę w to, bo inaczej by nie było sensu w ogóle uprawiania polityki, więc proszę pana, ja mogę być krytyczny i jestem krytyczny wobec tego, co robi PiS, no ale nie można po prostu im zabierać elementów nielojalności wobec Polski. Oni mogą inaczej interesy rozumieć, ja mogę inaczej interesy rozumieć, ale wszyscy jesteśmy Polakami i Polkami. To piękne, co pan powiedział. Bo głupi nie jestem. To też skromny. Skromny to ja, wie pan, nigdy nie byłem, powiem panu szczerze. Dobrze, tak. Na koniec mówiliśmy ale o tym, przy tej urodzie, że jest pan ornitologiem spełnionym, półspełnionym, półniespełnionym aktorem. Zastanawiam się, czy nie jest pan trochę niespełnionym rolnikiem, bo ostatnio widziałem fajne foty, zrobiliście sobie na tle traktorów. Właściwie przy okazji tego kryzysu zbożowego wyszło, że wszyscy jesteśmy rolnikami. Wszyscy się na tym znamy. No nie, to absolutnie nie wszyscy się na tym znamy. A ma pan jakiś pomysł na ten kryzys? Absolutnie nie wszyscy się na tym znamy, ale jak pan to poruszył, taki element, to chciałem panu powiedzieć. Jestem synem chłopa. Moja ojcowizna to wieś Łaguny między Ciechanowem a Przasnyszem. W połowie między Ciechanowem a Przasnyszem, czyli Mazowsze, niedaleko Kurpiów, właściwie na granicy Kurpiów, jest ta wieś, w której spędziłem całe dzieciństwo, w której się nauczyłem kawałka lat temu 50 kilka, tak? Kawałka życia wsi. Umie pan kosić trawę? Tak, no, czuję to po prostu. Wiem, o czym mówię, chociaż żeby była jasność, w tej chwili rolnictwo poszło tak daleko, że oczywiście nie znam się na tym, ale wie pan, mamy doradców, którzy się na tym znają. I właśnie mądrość polityków powinna, tych mądrzejszych, powinna polegać na tym, żeby się otaczać ludźmi mądrzejszymi od siebie, a żeby ci ludzie nas szanowali, bo wiedzieli, że jak nam coś mądrego doradzą, to z tego skorzystamy, a nie skorzystamy z rady idioty. Proszę powiedzieć, czy kowaliki śpiewają? No, wie pan, śpiewać każdy może. Trochę lepiej, czasami trochę gorzej. W związku z tym to wszystko, różne rzeczy się różnym ludziom podobają, ale nie są wybitnymi śpiewakami. Czyli nie poproszę pana na koniec o jakąś piosenkę. Proszę pana, nie, ale kiedyś może mnie kiedyś pan namówić, przyjdę z akordeonem i coś zagram. Gra pan na akordeonie? Gram po prostu na akordeonie, chodziłem do szkoły muzycznej. Nie dość, że ornitolog, nie dość, że aktor, nie dość, że wicemarszałek, to jeszcze akordeonista. Człowiek orkiestra. Włodzimierz Czarzasty, kowalik, człowiek orkiestra, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję panu. Lecimy w przestrzeń. Dziękuję państwu. Odlatujemy już całkowicie. Ja czasami odlatuję. Dziękuję bardzo. I lubię ten stan. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.